krajem, który najlepiej poradził sobie z epidemią koronawirusa, są Chiny. Stało się to dzięki połączeniu medycyny akademickiej i naturalnej. Głównym surowcem używanym i rekomendowanym w Chinach przez tamtejszy rząd i służby medyczne jest korzeń lukrecji. Używamy go także w naszym Centrum Ziołolecznictwa już od kilkudziesięciu lat. Jest składnikiem mieszanki ziołowej pulmobonisan i kropli pectobonisol. W przypadku chorób układu oddechowego oba te preparaty są zalecane łącznie. Najczęściej w przypadku zagrożenia infekcją zalecamy stosowanie naparu z jednej saszetki pulmobonisanu, do którego dodaje się dwie łyżeczki kropli pectobonisol. W razie choroby dawkę można zwiększyć dwu- lub trzykrotnie.